Prezenty są już pod choinką, a wszystko w wielkiej tajemnicy, żeby uczniom Leśnej Akademii zrobić gwiazdkową niespodziankę. Właśnie przed chwilą sanie w magiczny sposób opuściły zaczarowaną polanę, ale chyba ktoś został, a właściwie był tam cały czas. Czy uczniowie znajdą pod choinką prezenty? Kto przez cały czas obserwował zielarkę? I co ukrywa nowa pani profesor? O tym dowiecie się już niebawem. Prezenty! Zostań sama. Ciekawe, co jest w środku. Wszystko jest teraz moje. Ale piękna! Co to jest? Nowa komóra, ale ser iPhone pasuje do moich piórek i mojej torebki. A teraz jest tylko moja, moja, moja. Niech się nie zobaczą. Piękne, piękne. O nie! Skaleczyłam moją delikatną skórę. Muszę iść do kosmetyczki. Gdzie są nasze bombki? No, gdzie są nasze prezenty? Bo chyba były pod choinką. Zobacz, zostały tylko wstążki. Nie do wiary. Na Leśnej Polanie grasuje złodziej. Trzeba go dorwać. Tylko... No jak to jak? Trzeba sprowadzić kogoś, kto się na tym zna. No jasne. Dzwonimy do detektywa. On będzie wiedział, co robić. Halo, tu agencja detektywistyczna. Przy telefonie detektyw Ryś. Czym mogę pomóc? Halo, z tej strony Lis. Dzwonię z Leśnej Akademii. Potrzebujemy pomocy. Znowu. Ja pitole, co tam się wydarzyło? Znowu kogoś porwali? Nie, na szczęście nikogo. Ale okradziono nas. Musimy złapać złodzieja. Pomożesz nam, Rysiu? Prosimy. Oczywiście, obudzę tylko borsuka, bo troszkę mu się przysnęło i za chwilkę będziemy. Proszę niczego nie ruszać, czekajcie na nas, za chwilę będziemy. Tak, tak, niczego nie dotkniemy, to czekamy, do zobaczenia. No właśnie, niczego nie dotykajcie, bo to wszystko jest jakieś podejrzane. A swoją drogą, ciekawe co było w tych pudełkach, może coś jeszcze jednak zostało. Masz rację, zajrzyj pod choinkę, może jeszcze coś tam jest. Co wy robicie? Prosiłem przecież, żeby niczego nie ruszać. No właśnie, proszę się odsunąć. Musimy zabezpieczyć miejsce przestępstwa. Borsuku, proszę podać mi lupę i pensetę, bo coś tutaj jest. Co to takiego? Co tam znaleźliście? Macie już jakiś trop? Proszę popatrzeć. Na tej bombce jest krew. A jaki z tego wniosek, doktorze? Oczywiście, Rysiu. Złodziej się skaleczył, dość głęboko jak widać, a na dodatek do rany dostał się srebrny pył. Doskonałe spostrzeżenie. Już wiemy co robić. Trzeba ruszać tropem srebrnego pyłu. Chyba czeka nas kolejna wyprawa. To super, ruszamy. Mamy wspaniałych przewodników i doświadczenie. A ty, pajęczy, zostaniesz tutaj i będziesz czuwała na miejscu. Tak jest, zostaję tutaj. A wy ruszajcie, bo czas ucieka. Dobra, za mną. Przepraszam, moi drodzy, a dokąd to wy się wybieracie bez mojej wiedzy? O zgodzie już nie wspomnę. Pani profesor! Okradziono nas! Niech pani...
musimy znaleźć złodzieja i nasze prezenty. A w tym pomogą nam detektyw Ryś i doktor Borsuk. Witam panią serdecznie. Ja jestem doktor Borsuk, a to jest mój wspólnik, fenomenalny detektyw Ryś. Witam panowie. Ja wszystko rozumiem. Wszystko. Napad, złodzieje, kradzież. Ale to jest szkoła, proszę panów. Najpierw nauka, a potem wyprawa. No właśnie. Jak to lekcja? Mamy tu siedzieć i czekać, no? A tam jakiś rabuś się ukrywa? No. Właśnie, my idziemy z Rysiem i Borsukiem i koniec. A kto powiedział, że idzie z Rysiem i Borsukiem? Ale poczekajcie, pani profesor ma rację. Kilka minut nas nie zbawi, poczekamy. No nareszcie jakiś głos rozsądku. Przecież święta idą. Mieszkańcy zaczarowanej polany siedzą i czekają na nasz świąteczny koncert. Właśnie. Kilka minut nas nie zbawi. Już, już, ustawiamy się. Przećwiczymy tylko jedną kolędę. Wszyscy stajemy równiutko, proszę. A teraz czujmy się. Czujecie tę melodię? I na boki. Co ci się stało? Jakoś dziwnie się zachowujesz. Ach, Borsuku, jestem oczarowany. Popatrz tylko na tę srokę. Jest cudowna. A jak pięknie śpiewa, tylko posłuchaj. Jest wyjątkowa, stworzona dla mnie. Chyba się zakochałem. Może i jest, ale mamy zadanie do wykonania. Kradzież, prezenty, bombki. Halo, kapujesz? Masz rację, Borsuku. Nie czas na amory. Czas brać się do pracy. Przepraszam panią. Tak? Czy jeszcze długo będzie trwała ta lekcja? Nie chcę ponaglać, ale nie mamy czasu do stracenia. Właśnie. A co się stało w pani skrzydło? Jakiś wypadek? A, to nic, to nie jest takie drobne skaleczenie. Do wesela się zagoi. Do wesela, powiadasz? O. Ciekawe z kim. Dobrze, dobrze, Borsuku. Nie mamy czasu na takie pogaduszki. Czas brać się do pracy. Ruszamy śladem srebrnego pyłu. A pajęczyco? Czuwaj nad wszystkim, jesteśmy w kontakcie, wiesz, jak mi się z roką nie uda, pol mi. Powodzenia, trzymam kciuki. Dobra, idziemy za mną. Przecież wyraźny cel mamy. Prezenty dziś odzyskamy. Uczniowie Akademii i nasi detektywi są już w drodze. Za chwilę dotrą do jaskini. Ślady są oczywiste. Srebrny pył doprowadził ich właśnie tutaj. Ale co wspólnego ma z rabusiem zaczarowana jaskinia? Czy gwiazdkowy rabuś ukrywa się właśnie tutaj? Zajrzyjmy do jaskini. Widzisz to wejście i srebrny pył? Widzę, widzę. Tu na pewno są zrabowane prezenty. Co? Zabieramy i wychodzimy. I to na paluszkach. Gdzie my jesteśmy? To jakieś znajome miejsce. Chyba już kiedyś tutaj byliśmy.
No jasne, przecież to zaczarowana jaskinia. A w niej? Głos! Ten od zagadek. Ale dlaczego ślady prowadzą do jaskini? Ale patrzcie, spójrzcie! Co to takiego? A właściwie kto to? Jak to kto? To my, nie poznajecie? Nie uwierzycie, co znaleźliśmy w jaskini! Co? Co tam było? No nie! To nasze prezenty i pompki! A właściwie to co z nich zostało? Kto je tutaj ukrył i kto je przyniósł? No kto? Złodziej przecież. Aha, ty to masz dowcip, porsuku. Przecież raczej żerabuś, nie? Kim jest ten złodziej? Chyba wiem, kto może nam pomóc. Kto? No któryś, kto? Spokój się. Pamiętacie tę jaskinię? Mieszka w niej tajemniczy głos. A skoro tutaj mieszka, to na pewno coś wie. Tylko jak przekonać go do rozmowy? No jak to jak? Wchodzimy, pytamy i już, to proste. To chyba nie będzie takie proste. No bo jak pamiętacie, jaskinia jest zaczarowana. I żeby wywołać głos, potrzebne jest nam co? Zaklęcie! Ale my przecież znamy kogoś, kto na zaklęciach zna się jak nikt inny. No jasne! Zielarka! Słuchajcie, trzeba ją tutaj sprowadzić i to już. A najlepiej po prostu do niej zadzwonić. Przecież na skraju lasu też są telefony. A telefon mamy? A właśnie, że mamy, jest tutaj. Ała, skaleczyłam się. No nie, ale mam to, co trzeba. Zobaczcie, telefon. Chyba miał go ktoś dostać w prezencie. Kto? Trudno powiedzieć, ale teraz to nieważne. Najważniejsze, że jest, to dzwonimy. Dzień dobry, tu rezydencja Zielarki. W czym mogę pomóc? Rezydencja? Od kiedy chata na skraju lasu jest rezydencją? Halo? Przepraszam, to tylko żart siostrzenicy. Taki typ, żarty się jej zawsze trzymają. W czym mogę pomóc? To my, uczniowie Akademii. Potrzebujemy odrobiny magii, żeby przywołać głos z jaskini. A co się stało? Oła, uważaj, moje skrzydło! Przepraszam, Sójko. No, to dość skomplikowane. W skrócie było tak. Ktoś ukradł nam prezenty spod naszej choinki. Szukamy rabusia, a ślady doprowadziły nas do jaskini. I pewnie chcecie przywołać głos, który tam mieszka? Nie ma problemu, pomogę wam. Poczekajcie sekundkę, tylko coś zanotuję. Cicho, zielarka zaraz wypowie zaklęcie. Już gotowe. Klementyno, elfy, pozwólcie tutaj. Zaklęcie trzeba wypowiedzieć. A wy powtarzajcie za nami. Głosie, otwórz drzwi. Głosie, głosie, otwórz drzwi. Tylko nie bądź na nas zły. Tylko nie bądź na nas zły. Zagadkę mamy. Bo dziś my zagadkę mamy. Dziękujemy, zielarko. Głos się właśnie pojawił. To słuchajmy i rozwiązania szukajmy. Ale ci się zrymowało, zającu. To chyba dobry znak. No. Ja pitole, nie mamy czasu na takie pogaduszki. Prosimy o zagadkę.
To zadanie będzie trudne i słuchane. Trzeba znaleźć winowajcę. Ma oko skaleczone palce, a na skrzydle jego rana. Tak, od bombki rana wielka, a na bombce krwi kropelka. Na skrzydle kropli ślad. Czy już wiecie, kim jestem? Tak, na dokładkę wam podpowiem, że to ktoś znajomy wam. Więc szukajcie, odgadujcie, złego ptaka wymaskujcie. Tak, znajomy w dodatku. Ciekawe. Ale cóż, wszystko jest możliwe. Znalazłam was! Już myślałam, że nigdy was nie znajdę w tym gęstym lesie. Na dodatek w nocy! Ale udało się! Ale tak właściwie, to co się tutaj dzieje? Ciszej, pajęczyco. Mamy problem, chyba. Kto ma jakieś skaleczone skrzydło? Proszę pokazać. Zaraz znajdziemy winowajcę. Jesteś ptakiem. Tego stres. Ty, a dzięcioły to nie mają czterech palców. Polidaktylia to się leczy. Swójko, a co to takiego? Rana od bombki. Jest jeszcze ślad szkła i pył naszej pajęczycy. To nie ja, skaleczyłam się przed chwilą. Wyciągałam telefon z walizki i... Kiedy? Ja nie widziałem, no ładne kwiatki. Kto by się spodziewał? Mów w tej chwili, dlaczego to zrobiłaś. No to nie ja, ja naprawdę, to nie ja. Rysiu, jest jeszcze ktoś, kto ma skaleczone skrzydło. Jeżeli dobrze pamiętam, to była Soroka. Miała zabandażowane skrzydło i nie chciała powiedzieć dlaczego. Chyba żartujesz, Borsuku. Mamy winnego na widelcu, a ty obrażasz moją srogę, nie profesor Srokę? Ale Rysiu, przecież Sójka skaleczyła się dosłownie przed chwilą. Przecież w walizce jest ślad. Bombka! Cisza! Nie chcę słyszeć tych bredni. Sójka to nasz rabuś. Proszę nie obrażać Sroki. To wybitna postać, artystka, znana w muzycznym świecie. Taka ptasia Whitney Houston. Jak możecie ją w ogóle podejrzewać? A właśnie, że możemy. Ta wstrętna Sroka nigdy mi się nie podobała. Coś z nią było nie tak. Musimy udowodnić, że to nie Sójka jest złodziejką. My ci wierzymy, Sójko, nie martw się. Ale detektyw Ryś jest w jakimś amoku. Dlaczego nam nie wierzy, tylko trzyma stronę Sroki? Ja wam powiem dlaczego. Ryś oszalał, a właściwie to nie. Zakochał się w Sroce. I macie tutaj odpowiedź na swoje pytanie. No to wszystko jasne. W takiej sytuacji nie możemy na niego liczyć. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odnaleźć Srokę i zmusić ją, żeby przyznała się do winy. Przecież nasza Sójka jest niewinna. Mam pomysł. Musimy kolejny raz zwrócić się do zielarki. Ona zna się na eliksirach i na parach. Może przygotuje dla nas eliksir prawdy. I wtedy wszystko się wyjaśni. Genialne, pajęczyco. Dzwonimy do zielarki. Numer mamy. Telefon też mamy. No to już, dzwonimy. Halo, to znowu my. Przy telefonie pajęczyca. I zając. Halo, co tam się stało? Zaklęcie nie podziałało? Głos wam nie pomógł? Pomógł, nawet za bardzo. Wiemy już, kto jest złodziejem. Ale detektyw Ryś oszalał, znaczy zakochał się. Na dokładkę w Sroce złodziejce. I musimy zmusić ją, żeby przyznała się do winy. I pewnie chcecie, abym przygotowała wam eliksir prawdy? Tak, właśnie o to nam chodziło, zielarko. Rozumiemy się bez słów. Eliksir mam gotowy. Stoi na półce w piwnicy. Tylko sama nie mogę go wam dostarczyć. Wyślę Klementynę z przesyłką. Świetnie! To czekamy! Słuchajcie, to może ja wyjdę Klementynie naprzeciw. Jest ciemno i trochę strasznie, a ja znam las jak własną kieszeń. No.
Masz rację. Klementyna musi dotrzeć szybko i bezpiecznie. No tak. Chodź, Sójko. Chodź, wszystko będzie dobrze. Chodź. Zielarka jest niezawodna. Kolejny raz jej wiedza przydała się, żeby ocalić uczniów Leśnej Akademii, a właściwie jednego ucznia, naszą Sójkę, która została posądzona o kradzież. Ale drugi telefon od uczniów naprawdę zaniepokoił Zielarkę, która postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Co takiego zrobiła Zielarka? Zajrzyjmy jeszcze na chwilkę do chatki na skraju lasu. Polanie. Nowa nauczycielka okazała się być złodziejką. Kto wie, może jest naprawdę niebezpieczna. Trzeba działać, póki nic nikomu się nie stało. Czas sprowadzić profesora Puszczyka, choćbym miała go wyciągnąć z podziemi, albo sprowadzić prosto z powietrznego szlaku. Tylko jak? Najlepiej napiszę wiadomość. Ważna wiadomość. Zanieś ją daleko, zanieś ją profesorowi Puszczykowi. Leć, leć wysoko, bo każda chwila jest dla nas bardzo cenna. Leć wysoko, leć daleko. Leć daleko. Wznieś się tam, gdzie gwiazdy są. Wznieś się tam, gdzie gwiazdy są. Zanieś tę wiadomość tam. Zanieś tę wiadomość tam. By profesor pomógł nam. By profesor pomógł nam.